Dobra wiadomość. Już wkrótce ruszą prace przy budowie obwodnicy południowej. 16 marca w siedzibie MZDiK odbyło się spotkanie z przedstawicielami konsorcjum. Został przekazany teren pod budowę obwodnicy i jednocześnie zostały złożone niezbędne dokumenty do rozpoczęcia prac. Dokumenty takie jak na przykład czasowa organizacja ruchu została złożona na policji i w tej chwili oczekujemy na akceptację. Ponadto 22, a więc w czwartek, został złożony harmonogram w taki sposób, że spełnia on wymogi wszystkie te, które stawialiśmy dla wykonawcy. Dokładny termin rozpoczęcia prac powinien zostać ustalony w najbliższych dniach. Myślę, że w następnym tygodniu odbędzie się już spotkanie szczegółowe z gestorami sieci po to, żeby w szczegółowym harmonogramie uzgodnić terminy wejścia i rozpoczęcia poszczególnych etapów inwestycji. Zakres prac będzie bardzo duży, obejmie 13 km drogi. Na części miejskiej będzie to droga dwupasowa w taki sposób, że będzie w sposób prawidłowy rozprowadzała ruch właśnie na poszczególne osiedla. Na odcinku etapu 5, a więc tego, który jest wyniesiony poza granice miasta, będzie jednopasowa. Będą wybudowane 4 obiekty mostowe, będzie wybudowana kładka w ciągu ulicy Witkacego, będą wybudowane również przejścia gospodarcze dla zwierząt, jak również przejścia gospodarcze dla rolników, którzy posiadają swoje pola w okolicy właśnie obwodnicy południowej.